tego samego Morawieckiego słyszałem jadąc tutaj do was, kiedy z nadzwyczajną gorliwością postanowił zaatakować pedofilię w Polsce i wziąć w obronę ofiary pedofilii w związku ze skandalem w internecie z tak zwanymi youtuberami czy influencerami, którzy zostali zdemaskowani jako także uczestnicy no, nadużyć wobec kilkunastoletnich dziewcząt poprzez internet, wykorzystywali swoją pozycję jako popularnych youtuberów. Ja słyszę dzisiaj od pana premiera Morawieckiego, że on podejmie walkę z pedofilią w Polsce. Przypominam państwu, że ja te słowa kieruję przede wszystkim do TVP Info, bo teraz się pan odwrócił i rozpoczął pan dyskusję, a wydaje mi się, że bardzo interesujące będzie dla waszej telewizji przekazanie informacji wszystkim waszym telewidzom o tym, że w Polsce po skandalu ujawnionym w filmie o pedofilii wśród przedstawicieli polskiego kleru, pamiętacie państwo ten głośny film, była debata, były poważne emocje i postanowiono powołać Państwową Komisję do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii i Walki z Pedofilią. I PiS powołał tę komisję. Wiecie, że ta komisja nie podjęła żadnego działania, znaczy poza siedzibą, chyba samochodem służbowym, jeśli dobrze pamiętam. Po pewnym czasie szef tej komisji, wyznaczony przez PiS, powiedział, że właściwie nie jest już zainteresowany walką z pedofilią. Oni do tej pory nie zrobili dokładnie nic. Mamy dwa bardzo gorszące skandale. To, o czym mówił film Sekielskich, czyli pedofilia w kościele, i to, co w ostatnich godzinach tak rozgrzało internet, czyli pedofilia w internecie, w relacjach pomiędzy bardzo młodymi osobami i środowiskiem bardzo popularnych youtuberów. Słuchajcie, to wszystko było... Obie te rzeczy musieli ujawnić dziennikarze. Państwa nie było. Morawiecki osobiście odpowiada za to. I Jarosław Kaczyński osobiście odpowiada za to, że państwo polskie, mimo tak wielu przykładów bezkarności i bezczelności pedofilów w Polsce, nie zrobiło nic w tej kwestii. Komisja okazała się fikcją. Nadal nie wiemy, nadal nie słyszymy o tym, aby kogoś na serio pociągnięto do odpowiedzialności. I to, że dzisiaj cały internet i nie tylko internet huczy i ludzie z niedowierzaniem przyjmują to do wiadomości. Sprawa zaczęła się gdzieś w grudniu 2015 roku. Przez lata i przecież nie w ciemnych piwnicach. Gdyby służby tu w jakikolwiek sposób działały, gdyby rzeczywiście Morawiecki chociaż przez chwilę pomyślał o ofiarach pedofilii, to przecież to było to nie trzeba czekać na pana Wardęgę czy na pana Sekielskiego. Do tego jest państwo, ta komisja powinno być, żeby chronić nasze dzieci od pedofilii. A Morawiecki zajmuje się tym wyłącznie na konferencji prasowej. To jest jego wypowiedź, uważam za skandaliczną demonstrację bezradności i obojętności, tak naprawdę obojętności wobec losu ofiar pedofilii w Polsce.